Marka Pen od wielu lat wśród wędkarzy, również polskich oczywiście, jest znana, ale przede wszystkim popularna u spinningistów, bo to amerykańska firma z solidnymi zawsze kołowrotkami spinningowymi i morskimi. No i tu mamy absolutną nowość. Firma Pen zaprojektowała i wypuściła modele Big Pit dla łowców karpi. Jak one wyglądają? No zaraz zobaczymy. Wiem, że się nazywa Vantage. Jeden Vantage, drugi Vantage X. Te czym się różnią? Nie wiem. Jeszcze nie rozpakowywałem. Zrobimy unboxing tych absolutnie nowych kołowrotków karpiowych. Zacznijmy od Vantage X. Te to jest najwyższy model wśród tych Big Pitów. Co my tam mamy? W ogóle fajne pudełko otwierane od góry. Widzimy od razu, że jest pudełko ze szpulą zapasową. Bardzo fajna rzecz. Proszę bardzo. Mamy zapasówkę, co przydaje się niewątpliwie. To jest aluminiowa szpula, żeby nie było wątpliwości. To jest aluminium. No a co mamy dalej? Dalej mamy, no, naturalnie kołowrotek. Kołowrotek wygląda w sposób następujący. Tak, przykręcimy rączkę. Oczywiście w kolorze czarnym, matowym, no dzisiaj wszyscy produkują właśnie tak wyglądające kołowrotki. No i pierwsze ruchy. Znakomity posuw szpuli. Płynnie, gładziutko chodzi. To jest kołowrotek, który ma, tak, oczywiście, że ma quick drag, pół obrotu, zwalnia nam się wolny bieg. Czyli klasyka, jeżeli chodzi o najnowsze, z najnowszych rozwiązań karpiowych, jakie wymyślono. Kołowrotek bardzo lekki. No i zobaczymy, co na jego temat możemy tutaj w specyfikacji wyczytać, bo to chyba ważna rzecz. Korpus i rotor jest wykonany z włókna węglowego, więc wyjątkowo wytrzymały materiał. Konstrukcja samej szpuli właśnie z tą wolną oscylacją została nazwana przez firmę Pen X Slow Level Line. Ładnie brzmi, trzeba przyznać. 10 łożysk, 10 łożysk jednooporowe, 9 łożysk kulkowych rozmieszczonych we wszystkich newralgicznych punktach mocowania mechanizmu tego kołowrotka. Oczywiście szpula, jak widzimy, Big Pit do dalekich rzutów. System hamulcowy jest dodatkowo uszczelniony, więc nie ma możliwości, żeby tam się cokolwiek dostało i zaburzyło pracę hamulca tego kołowrotka. Oczywiście klips, tak, do zahaczania żyłki. To jest model wielkości 7000. 7000 mniejszy, bo są dwie wielkości, 7 i 8000. Takiej naprawdę kontraktowej wielkości. Myślę, że znakomita rzecz do dalekich rzutów, bo on jest lekki w zestawieniu z odpowiednim wędziskiem. Doskonale pewnie potrafi posłać przynęty na duże odległości. A jeżeli chodzi o pojemność szpuli, no to niczego sobie trzeba przyznać, bo w tej wersji 7000 to jest 400 metrów żyłki 0,35. Więc o, tyle nam wystarczy. Ten kołowrotek dołącza do gamy topowych kołowrotków typu Big Pit ze względu na nawój żyłki. My teraz tego zobaczyć nie możemy, ale sama wiedza o tym, że powolna oscylacja jest tu naprawdę znakomita. Mianowicie o, od tego dolnego położenia do górnego i z powrotem, czyli jedna pełna oscylacja, to jest 50 nawojów żyłki, więc ona się znakomicie układa
jedna przy drugiej, co jest nieodzowne przy dalekich rzutach, tak aby żyłka absolutnie nie zahaczała się, nie wadziła, płynnie schodziła ze szpuli koło wrotka. No i ten wymóg tutaj jest właśnie zachowany. Ale ja tutaj widzę, że my tutaj mamy jeszcze dodatkowe elementy w tym pudełku, niezwykle ciekawe. To jest coś, co ja już kiedyś widziałem. To są reduktory żyłki. Pewna firma przed laty coś takiego zaproponowało, to zostało porzucone. No i firma PEN do tego pomysłu wraca. Na czym to polega? Jeżeli nie chcemy nawijać na szpulę tej olbrzymiej ilości żyłki, bo chcemy na przykład użyć cieńszej, 0,30 powiedzmy, czy 0,28 do bardzo dalekich rzutów, to taki reduktor możemy sobie, może zrobić to w ten sposób, możemy sobie założyć na szpulę, oczywiście w odpowiedni sposób. On się wpina doskonale. I co mamy? Mamy dużą, mniejszą pojemność i wtedy sobie możemy nawinąć mniejszą ilość żyłki, kiedy używamy kołowrotka do rzutów tylko i wyłącznie. Niepotrzebna nam jest taka ilość, chcemy nawinąć na przykład 200 metrów, a nie 400. Znakomicie nam się to sprawdzi. Ale że w zestawie są dwa takie reduktory, to ja założę teraz ten drugi. Oczywiście to musi być w odpowiedni sposób tak założone. I on jest o tyle ciekawy. Trzeba to dobrze ułożyć w ten sposób, żeby on tu się zakleszczył i trzymał. Widzimy, że ten reduktor praktycznie wypełnia całą szpulę, więc on jest do pewnych absolutnie ekstremalnych zadań, kiedy użyjemy bardzo cienkiej żyłki, do niesłychanie dalekich rzutów. Czasami to się zdarza, że mamy czystą wodę. Musimy rzucić, no, czasami na 200 metrów, jeżeli ktoś potrafi, ma odpowiednie wędzisko, to przy żyłce 0,25 te 200, albo i nawet cieńsze nieco, te 200 metrów tutaj powinniśmy nawinąć. A będzie zupełnie inaczej nam się rzucać właśnie przy użyciu takiego reduktora. Dobrze, to mamy Vantage XT z reduktorami, z zapasową szpulą. Co tam mamy jeszcze w środku? Co niektórzy lubią, jak dużo jest w pudełku, a tu akurat jest dużo. Tu mamy dwie podkładki regulacyjne, o nich może teraz nie będę mówić. Mamy instrukcję, mamy obrazek poglądowy ze wszystkimi częściami. Kiedyś strasznie lubiłem oglądać, ile tych części w kołowrotku jest. I mamy naklejki, jeżeli ktoś się lubuje w tego typu sprawach, proszę bardzo, naklejeczki PEN i Vantage. Drugie pudełko, nieco większe od pierwszego, jako że to jest model wielkości 8000, ale bez XT Vantage. On się różni tym z tego, co ja tutaj widzę, że ma mniejszą ilość łożysk, nie 9, a 7 plus 1. A i tu widać od razu różnicę. Proszę bardzo, nie ma szpuli zapasowej w komplecie do tego kołowrotka Vantage. Z tego, co wiem, szpulę zapasową można osobno dokupić. Natomiast w dalszym ciągu są dwa takie same reduktory. Może nie takie same, bo inna jest szpula, inna jest wielkość szpuli tego kołowrotka w wersji 8000. To jeżeli weźmie się w rękę, od razu widać, że jest to większy kołowrotek. Takiego samego kształtu. On jest tak samo wyposażony, natomiast ma większą pojemność szpuli. Tutaj wchodzi 550 metrów żyłki 0,35. Oczywiście możemy użyć reduktorów, żeby zmniejszyć ilość nawijanej żyłki. Też jest tutaj taki sam rodzaj hamulca Quick Drag, ale tak jak już na pierwsze dotknięcie widzę, on jest bardzo fajnie zestrojony. Nie ma czegoś takiego, jak w tego typu kołowrotkach Quick Drag bywa, że
albo jest szpula wolna, odkręcona, albo bardzo mocno przykręcona. Tutaj mamy możliwość stopniowej, bardzo fajnej regulacji. Kołowrotek pracuje nienagannie, tak jak i ta wersja XT. Czy on jest mocniejszy? Podejrzewam, że ponieważ mają takie same mechanizmy, więc oba są niezwykle wytrzymałe. Natomiast wiadomo, większa szpula, większa pojemność. No i czasami przy bardzo ciężkim holu, przy ciężkich warunkach takie mocniejsze kołowrotki są zalecane. A tak w ogóle, jeżeli się przyjrzę na pierwszy rzut oka temu kołowrotkowi, jednemu i drugiemu, one wyglądają tak samo. Widać, że ten jest o numer większy. Design tych kołowrotków bardzo przyjemny. Po prostu mogą się podobać. A czy będą dobrze pracować podczas obciążenia? No to pewnie okaże się po przetestowaniu ich nad wodą. Natomiast pierwsze wrażenie jest znakomite. Firma PEN zaproponowała z prawdziwego zdarzenia kołowrotki, karpiowe kołowrotki Big Pit.